Dopiero pod koniec zeszłego tygodnia udało się uruchomić Mosirowi nawadnianie dwóch boisk, hybrydowego i trawiastego, w ośrodku treningowym przy ulicy Małachowskiego. To nie jedyne problemy tego ośrodka, ale w tej chwili najpoważniejsze, bo trawa z dnia na dzień po prostu niszczała na skutek dużej temperatury i działania promieni słonecznych. W tej chwili mamy tutaj problem. Problem do rozwiązania związany z utrzymaniem, właściwym pielęgnowaniem murawy naturalnej, murawy hybrydowej, dodajmy hybrydowej, która jeszcze nie została użytkowana. No tak, w kwietniu tutaj już można było na tym boisku naturalnym grać i trawa była bardzo ładna. Przez okres tych ostatnich upałów trawa rzeczywiście wyschła, ale problem już jest rozwiązany, załatwiony. Jest uruchomione podlewanie, także ten aspekt mam nadzieję, że bardzo szybko poprawi. Wprawdzie są tutaj, muszą być zlecone zabiegi pielęgnacyjne. Jak wiemy, firma, która budowała i miała do utrzymania te boiska do pielęgnacji, upadła, jest syndyk masy upadłościowej. Także nie mamy co się oszukiwać, nie będzie miał kto tych boisk pielęgnować, więc tutaj Mosir, który jest zarządcą tego obiektu, musi to boiska zlecić do innej firmy, która podejmie się pielęgnacji. Mam nadzieję, że ta pielęgnacja bardzo szybko nastąpi. Tutaj rozmawiamy z Mosirem w trybie specyficznym, takim innym, żeby zlecić natychmiastowe pielęgnację tych boisk, bo rzeczywiście to boisko w kwietniu było bardzo ładne i ta trawa była piękna, żebyśmy po prostu nie zaprzepaścili tego, co już zostało w tej chwili zniszczone. I mam nadzieję, że to będzie bardzo szybko. Jutro spotykam się też z Mosirem, szukamy wyjścia z sytuacji. Także proszę się nie martwić, mam nadzieję, że wkrótce wejdziecie na boisko również hybrydowe, a to boisko doprowadzimy do tego, że wystarczą te kilka zabiegów pielęgnacyjnych, żeby go doprowadzić do stanu pierwotnego. Na koniec tylko zapytam pani dyrektor, czy musiało dojść do poważnego spotkania, by rzeczywiście te w tej chwili wdrożone środki ratujące boisko, które są, mogły znaleźć zastosowanie. Czemu po prostu tej wody wcześniej nie udało się przysłowiowo odkręcić? Na pewno to boisko znajdowałoby się dzisiaj w nieco lepszym stanie, na pewno. No szkoda tak, że późno zostałam o tym też powiadomiona, tak, bo my dowiadując się, że jest pielęgnacja tej murawy, nie wiedzieliśmy o tym, że nie ma, że ona nie jest podlewana. Po tym jak się dowiedziałam, to wstrzeliśmy tutaj inną procedurę, żeby ten kawałeczek rurki, który został zdemontowany, też nie wiem przez kogo i w którym czasie, bo wszystkie próby tutaj były przeprowadzone, były zraszacze uruchamiane i wszystko normalnie funkcjonowało, zostało zamontowane i już wszystko działa. Najpilniejsza sprawa to w tej chwili uratowanie i właściwa pielęgnacja boiska trawiastego, z którego korzysta seniorska drużyna Widzewa, i jak najszybsze uruchomienie hybrydy. Będziemy bardzo uważnie przyglądać się temu, co dziać się będzie w naszym ośrodku treningowym.